Ta sama troska o ukształtowanie powierzonych nam młodych ludzi
wzajemna życzliwa i pełna dobrej woli współpraca, otwartość i gotowość do współdziałania. Młodzieży, przedstawicielom młodzieży gimnazjum także słowa powitania i również zapewne podprowadzenie do tej dzisiejszej ważnej dla szkoły uroczystości. Zanim rozpoczniemy słuchanie Słowa Bożego i spawanie Najświętszej Ofiary, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, błagajmy Go miłosierdzie, byśmy godnie mogli uczestniczyć w tych świętych obrzędach. Gruz w Katarzu. Sprawmy wszyscy, że ten znak, który ten znak jedności, będą wspólnotą pokoju i ochotnie niosą pomoc innym. Za przyczyną świętego Bernarda Saboscy udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Przez Chrystusa Pana naszego. Jednocześnie ubolewamy, że Jego Ekscelencja nie może uczestniczyć w dalszej części naszej uroczystości wiadomych powodów. Wobec powyższego, w imieniu własnym, jak i w imieniu całej społeczności szkolnej, parafialnej, życzę wiele, wiele zdrowia oraz radości z owoców współpracy duszpasterskiej. Szczęść Boże. Witam uczniów, witam wszystkich rodziców, pracowników szkoły oraz wszystkich tych jeszcze raz
wszystkich tych, którzy przyjęli dzisiejsze zaproszenie na naszą uroczystość. Dziękuję. Proszę teraz wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pana Roberta Szczepaniaka, o odczytanie. Szanowni Państwo, uchwała nr 39 z roku 2007 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie nadania imienia gimnazjum w Karpaczu. Na podstawie artykułu 18 ustawy 2 punktu 15 ustawy z dnia 8 marca w samorządzie gminnym, paragraf pierwszy, nadaje się gimnazjum w Karpaczu imię Ratowników Górskich. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nic dwa razy się nie zdarza. Napisałam poetka. Słowa nowistki trafnie oddają także charakter dzisiejszej uroczystości. Imię w szkole, podobnie jak człowiekowi, nadaje się tylko raz. Raz na całe życie. Nasza szkoła jest jeszcze dzieckiem, ma dopiero 2 lata, choć gimnazjum, jak wszystkie szkoły tego typu, istnieje już od roku 1999. Pierwsza inauguracja roku szkolnego w tym budynku miała miejsce 1 września 2005 roku. Gmach ten zaprojektowano z myślą o rozbudowie szkoły podstawowej, lecz w wyniku właśnie reformy w 1999 roku zmieniono plany i postanowiono przystosować budynek do potrzeb gimnazjum. Na efekt czekaliśmy wiele lat. Z okien szkoły podstawowej obserwowaliśmy, jak postępują prace. Wreszcie nastąpił ten długo oczekiwany moment. Moment wejścia do nowego budynku, do nowych sali. I wkrótce też pojawił się projekt nadania szkole imienia. Zadanie to zostało ujęte w programie wychowawczym szkoły, w programie rozwoju gimnazjum. I tak, po kilkunastu miesiącach intensywnych przygotowań, 8. rocznicę powstania gimnazjum, uchwałą Rady Miasta Karpacza szkole nadano imię Ratowników Górskich. Dlaczego? Dlaczego Ratowników Górskich? Dlaczego nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły i mieszkańcy Karpacza zdecydowali się o tym patronie? W uzasadnieniu powoływano się przede wszystkim na usytuowanie Karpacza, ale również i chodziło tutaj o wartości, którymi w swojej pracy kierują się ratownicy. Są to ofiarność, odwaga, poświęcenie. Śmiem twierdzić, że podobnie jak w przypadku lekarza i nauczyciela, do wykonywania tego zawodu potrzebne jest powołanie. Nieustająca gotowość do niesienia pomocy tym wszystkim, którzy wyszli i nie wrócili, którym się nie powiodło, bo nie przewidzieli zmiany warunków atmosferycznych, bo dali oni się fantazji, bo akurat tego dnia nie mieli szczęścia. To powołanie to wewnętrzny głos, który każe ratownikowi wziąć sprzęt i ruszyć z pomocą bez względu na porę dnia czy nocy, bez względu na warunki atmosferyczne i czyhające wszędzie niebezpieczeństwo. Wychodząc na akcję, ani on, ani jego bliscy nie wiedzą, czy powróci. Panie głosu naczelnika Grupy Karkonoskiej GOP, pana Macieja Abramowicza. Pani dyrektor, zaproszeni goście, uczniowie. Na ratownikom jest bardziej miło, myślę, że wszystkim uczniom też, i zresztą wszystkim tym, którzy ten pomysł odrzucili, prawda, został zrealizowany, że gimnazjum w Karpaczu nosi imię do dnia dzisiejszego Ratowników Górskich. Tym bardziej jest to miłe, że Państwo jesteście, z tego co wiem, drugą szkołą. Pierwsza szkoła, w zasadzie gimnazjum po Świeradowie w tym roku, w maju, ale wiedziałem już w ubiegłym roku, że Państwo również mieliście ten pomysł. Tym bardziej jest nam miło, że tutaj to grono, które jest młodzieży, uczniów,
na pewno w jakimś procencie zaszczyci nasze szeregi. Jesteśmy otwarci, a więc nie tylko płeć brzydka, czyli faceci, ale również i dziewczyny są mile widziane. Zresztą jak tutaj widzicie w naszym zespole jest również nasza koleżanka Karolina Andrzejewska. Chciałem Wam wszystkim bardzo serdecznie pogratulować wyborom, abyście pamiętali, że ratownicy górscy to też są ludzie i zawsze na nas można liczyć. A na ręce Pani Dyrektor chciałem złożyć takie dwie pozycje książkowe. Jedna dotyczy naszej historii, 50 lat ratownictwa górskiego w Karkonoszach, a bowiem zaczęliśmy od 52 roku oficjalnie, ale historia mówi, że już w latach 46 tutaj na tym terenie coś się działo. Zresztą w roku 1948 była taka grupa zapaleńców, turystów, ratowników, którzy nazywali siebie 12 apostołami, dlatego że była ich 12. I to były takie pierwsze nasze tradycje ratownicze. A druga pozycja jest pozycją, która skupia w tej książce, brakuje mi jednej ręki, proszę poradzę, książka pod tytułem Na każde wezwanie, również pozycja, która zgromadza tutaj historię 50 lat ratownictwa w Polsce, czyli wszystkie grupy regionalnego, których jest w Polsce 7. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie i za słowa i za upominę, pracujemy na Szkole Biblioteki. Drodzy Państwo, szkoła kształtuje nie tylko środowisko edukacyjne, ale także wychowawcze. Czyni to między innymi przez kultywowanie tradycji, nawiązując do ważnych wydarzeń z historii i przywołanie pamięci o wielkich bohaterach. Historia ratownictwa w górach zapisana jest pięknymi zgłoskami ludzkiego trudu, poświęcenia, chęci niesienia pomocy bez oglądania się na zapłatę czy na uznanie. Fakt przyjęcia przez szkołę imienia ratowników górskich jest nawiązaniem do chlubnej przeszłości, do historii tych ludzi, którzy przyrzekali pod słowem honoru stawić się na każde wezwanie. Dziś chcemy o nich pamiętać po to, by ugruntować w sobie tożsamość bycia ucznia i nauczycielem tej szkoły. Prosimy o obejrzenie prezentacji multimedialnej poświęconej historii ratownictwa górskiego. Prezentację przygotowali uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Za chwilę zostanie wręczony sztandar gimnazjum. Baczność. Zapraszam burmistrza miasta Karpacza, pana Bogdana Malinowskiego, który wręczy sztandar naszego gimnazjum. Towarzyszy uczniom w uroczystościach szkoły, a także w uroczystościach środowiskowych. Przyjmując ten sztandar, zapewniam, że otoczymy go czcią. Będzie on świadkiem wszystkich ważnych uroczystości, zarówno w mieście, jak i w szkole. Nastąpi teraz uroczyste przekazanie sztandaru młodzieży naszego gimnazjum. Poczet sztandarowy gimnazjum w Karpaczu tworzą uczniowie: chorąży Maciej Mikuła, asysta Weronika Szafrański, asysta Paulina Kałmasz. Poczet sztandarowy gimnazjum imienia ratowników górskich w Karpaczu wystąp. Pod opiekę. Nieście go wysoko, rozmawiajcie imieniem ratowników górskich.
Niech Wam wskazuje, jak żyć i pracować dla dobra ludzi i naszej ojczyzny. I odwagę. Ślubujemy! Po ślubowaniu. Sztandar Gimnazjum imienia Ratowników Górskich do prezentacji. Zaangażowaniu i mądrej polityce oświatowej uczniowie mogą dzisiaj uczyć się i zdobywać wiadomości, spędzać wolny czas w tak wspaniałej szkole. Proszę Państwa, nadanie imienia Ratowników Górskich wiąże się ściśle z ideą niesienia pomocy, z ideą humanizmu, ideą poświęcenia. Daje młodzieży, której niejednokrotnie w dzisiejszych czasach brakuje autorytetów, która niejednokrotnie odczuwa też dewaluację wszelkich wartości, jasne punkty odniesienia. Bo właśnie tacy ludzie jak Ratownicy Górscy, ludzie odważni, szlachetni, gotowi do poświęceń, wytyczają jasny kierunek w chaosie wartości. Dlatego też jestem przekonana, że młodzież, uczniowie tej szkoły będą w przyszłości tak wspaniałymi ludźmi, jak ich patroni, których nazwę dzisiaj przyjęli. Gratuluję serdecznie. Jestem pod wrażeniem tak pięknie przygotowanej uroczystości. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu starostę powiatu jeleniogórskiego, pana Jacka Bolejka. Szanowna pani dyrektor, grono pedagogiczne, szanowny panie naczelniku Karkonoski, grupy GROM wraz z osobami dobrowcami towarzyszącymi, szanowni państwo i przede wszystkim może
młodzieży, dla której ta dzisiejsza uroczystość powinna długo, długo zapaść w pamięci. Proszę Państwa, wygląda na to, że szkoła w swoim rankingu szkół podskoczyła bardzo wysoko. Oto szkoła, która jeszcze wczoraj była szkołą numer któryś tam, jest dzisiaj szkołą imienia Ratowników Górskich. Już dziś, kiedy się zapyta ktoś Was, albo pochwali się, a wiesz, ja jestem z Żeromszczaka, albo z jakiejś innej szkoły, Wy będziecie mogli powiedzieć, a my jesteśmy z Ratowników Górskich. Proszę Państwa, myślę, że ten dzisiejszy dzień zapadnie długo w pamięci wszystkim. Ta przepiękna uroczystość uświetniająca msza na wstępie, dzisiejsze spotkanie teraz, to wielki sukces ludzi, którym bardzo na tym zależało. To sukces pani dyrektor, grona pedagogicznego, ale także i młodzieży. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie wszystkim Wam podziękować i pogratulować. A jeśli kiedyś w młodzieży będziecie mieli chwilę słabości, kiedy będzie Wam ciężko, kiedy będziecie myśleli, a może zostawię te lekcje, które mam do odrobienia na następny dzień, bo to trudne, to przypomnijcie sobie tych ludzi, którzy są ludźmi twardymi, którzy zobowiązali się do tego, ażeby bez względu na pogodę, bez względu na trudne warunki, pokonywać niedostępne szczyty po to, żeby nieść pomoc. I wtedy jestem przekonany, że to, co odkładacie do jutra, będzie załatwione natychmiast. Bardzo serdecznie gratuluję. Chciałbym dla upamiętnienia dzisiejszego dnia złożyć wspólnie z panem przewodniczącym Rady Powiatu, panem Jakielem, taką tabliczkę upamiętniającą, żeby Państwo również byli świadomi tego, że i władze powiatowe, chociaż jestem sercem i duszą mieszkańcem Karpacza, że władze powiatowe są bardzo dumne z Was i że będziemy często Was odwiedzać. Dziękuję bardzo. Dla upamiętnienia Dnia Tartania Gimnazjum w Karpaczu imienia Ratowników Górskich z najlepszymi życzeniami wielu sukcesów składają przewodniczący Rady Powiatu Gminnik Jakiel, starosta Jan Górski, Jacek Kudyta. Będę to pozwoli, pozwolić Majka, że przekażę Ci tą paterę w obecności pana przewodniczącego Rady, ale również w imieniu radnych, którzy tutaj są, a jeszcze zagra na miesiące. Dziękuję serdecznie. I pana brawo. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu pana burmistrza miasta Karpacza, pana Bogdana Malinowskiego. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie. Dwa lata temu uczestniczyliśmy w otwarciu nowego budynku gimnazjum. Wtedy mogliśmy odczytać na ścianie auli słowa. Uwierzyć w skuteczność wartości. Myśli, serca, jawy. Nowy budynek szkoły oraz sprawdzona kadra pedagogiczna zapewnia naszej młodzieży możliwość właściwego rozwoju. Dzisiaj mam możliwość uczestniczenia w ważnym wydarzeniu w życiu gimnazjum, jak również w ważnym wydarzeniu w życiu naszej społeczności. Decyzją Rady Miejskiej Karpacza naszemu gimnazjum nadano imię Ratowników Górskich i został uręczony sztandar szkoły. W ten prosty sposób
zostało potwierdzone, jakie wartości są najważniejsze dla karpaczańskiej młodzieży, pracy samorządowej i całej lokalnej społeczności. Pierwsze zdanie przyrzeczenia ratowniczego, ułożone 14 czerwca 1910 roku przez Mariusza Zaruskiego, brzmi: dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów będę, na każde wezwanie naczelnika lub jego zastępcy, bez względu na porę roku, dnia i stan pogody, stawię się w oznaczonym miejscu i godzinie i udam się w góry celem niesienia pomocy ludziom i potrzebującym. To przecież ratownicy górscy, pośród nich liczni mieszkańcy Karpacza, wypowiadając te słowa przyrzeczenia i dumnie potem nosząc na czerwonych polarach znak błękitnego krzyża podczas najtrudniejszych akcji ratunkowych, realizują ideę bezinteresownego niesienia pomocy potrzebującym. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu przedstawiciela Rady Rodziców. Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt dzień dzisiejszy reprezentować rodziców uczniów, którzy uczęszczają do tej szkoły. Jestem niezmiernie uradowany tym, że mam okoliczność uczestniczenia w tej uroczystości. Tym bardziej, że to jest podwójna uroczystość i wręczenia sztandarów, i zarazem nadania imienia szkole. Większość rodziców, którzy tutaj nie mieli sposobności przybycia, nie będą widzieli tego wszystkiego. Na pewno uczniowie, którzy tutaj się znajdą na sali, czy po lekcjach poprzez rówieśników, dowiedzą się o tej uroczystości, będą czuli się zaszczyceni, że ich dziecko uczęszcza do tej szkoły i będą czuli zadowolenie z tego, że dokonali właściwego wyboru, ponieważ uczniowie, czyli ich wychowankowie mogli się znaleźć w innej szkole, znaleźli się akurat w tej szkole. Ja również cieszę się z tego, że mój syn uczestniczy tutaj w nauczaniu. Proszę teraz o zabranie głosu przedstawiciela uczniów. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli skierować do nas swoje słowa. W imieniu całej społeczności uczniowskiej pragnę jak najserdeczniej podziękować za tak wspaniały dar, jakim jest sztandar. Za dzisiejszą historyczną uroczystość, której jesteśmy świadkami. Uroczystość, która zdarzy się tylko raz w życiu szkoły. Za wkład pracy włożony w jej przygotowanie oraz uświetnienie jej swoją obecnością. Kto zostanie poproszony o to, żeby przemówił do nas wybranej najgrzeczniejszego? Imienia ratowników górskich w Karpaczu wyprowadzić.